Siema widzowie, z tej strony Jacek Zombiaczek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was odcinek Stepania do graczy, gdzie wydarzyło się mnóstwo fajnych akcji, więc mam nadzieję, że po prostu będziecie oglądać do końca i zostawicie tutaj suba, lajka i dzwona. W tym momencie wyświetla wam się na ekranie 5 moich ostatnich subskrybentów, więc jeśli wy chcecie dołączyć do tej listy i być może pokazać się w następnym odcinku na moim kanale, to musicie zostawić tutaj suba, lajka i dzwona oraz napisać jakiś komentarz. Więc co widzowie, ja wam nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, że wszystkie teksturpaki, na których gram, wrzuciłem właśnie dzisiaj na Discorda, są na kanale #TXT, także dołączajcie do Discorda, link do Discorda znajdziecie w opisie. Więc co, miłego oglądania, trzymajcie się i papa, elo! Dobra, tutaj ziomek, w sumie to jakiś youtuber o niku Wasz Dev pisze na czacie, was... Nie, jaki ma nick? WASD Chef. Kto chce itemy TPA i killa? Oddam. Jest to YouTuber Plus, więc on ma chyba z 1000 subskrypcji taki ziomeczek. Więc co, tepamy do ziomeczka, no i zobaczymy, czy uda nam się killnąć YouTubera. Mam nadzieję, że tak, bo... O! Zaakceptował nas od razu. Nawet się nie spodziewałem i przygotowałem się, że akceptuje mi od razu ten typeczek. I gdzie ja jestem? Jestem na jakiejś tutaj fragalni, że tak powiem. Ta, jestem na fragalni. Ziomek mi tu na początku... O, ty skubańcu. O, ty skubańcu YouTubeowy. O, ty skubańcu. Kończę... Kończę twoją karierę na YouTubie, gościu. Normalnie to jest koniec twojej kariery. Co to jest za fragalnia? O, ja wpadłem! Co to są za jakieś dziury, chłopie? Dziury jak na polskich drogach tu są. O, dobra, wskoczył do mnie typek. Nie wiem, czy on się dobrał, czy się nie dobrał. Chyba się nie dobrał. Ej, to jest w ogóle jakiś inny typek. Bo ten ma jakoś mini rankingu. To dwóch ich jest? Nie, chyba nie ma ich dwóch. Ale najgorsze jest to, że ja mam po prostu jumpboosta kupionego. No i będzie ciężko się w tym momencie klepać, ale dobra, jakoś spróbuję tego typa tutaj wyjaśnić, aczkolwiek no może być bardzo, bardzo ciężko, bo no, wiecie, to jest jednak jego kuboid, jego tutaj, że tak powiem, jego strefa, ale mój plan jest taki, żeby rzucić perłę i go sknokać na dół i zmienić setup, póki... Dobra, pyk! Dobra, udało mi się zmienić cycika i typeczek jest na dole. Ja muszę po prostu poczekać, aż mu się skończy koks, bo ten typek ma nade mną przewagę chyba 2-3 sekund regenki. Dobra, zjadę refila. To są jakieś tabliczki, no nie da się klepać w tych tabliczkach w ogóle. Przerąbana sprawa w tych bitkach, w tych tabliczkach. No jeszcze podskoczyłem na jumpuście, no to jak ja będę skakał na jumpuście, to gościu na pewno nie poliże, nie? Nie ma szans, żeby typek polizał na jumpuście. Dobra, tutaj w ogóle są craftingi, tu są sandy. Nie wiem, dobra. Dobra, chyba sfejkowałem i tym zjadł koksa. Czy typ zjadł koksa? Tak, zjadł koksa, ziomeczek. Dobra, teraz jestem koksa, czyli go sfejkowa... Nie, nie zjadł koksa. Nie dał się sfejko... Ale policzę! Aj, co? Nie, jednak zjadł koksa. Czemu on trzymał refila w łapce? Nie wiem, dosyć dziwna sytuacja, dziwne zachowanie tego tutaj zawodnika minecraftowego. Dobra, z łuku do mnie strzelił. Chyba najgorsze jest to, że ja tu wy... Bania upadła! Bania mu sypa! Dobra! Ajajajaj, gdyby mu ta bańka sypła... No nie wiem... Parę sekund później, no życie byłoby wspaniałe, ale gościu je refila, więc mam nad nim chyba lekką przewagę, ale no nie wiem, wątpię, aby udało się go zabić, no raczej nie. Dobra, jem refila. Nie wiem, nie wiem ile ten typ ma tych refili, nie? To jest najgorsze w tym wszystkim. Boję się, że ma z 3-4 refile jeszcze. Dobra, mam full HP i biję go teraz do końca. Dobra, nie biję go jednak do końca, zjem sobie refila na praktycznie pełnym HP. Dobra, gościu to w ogóle śnieżki wyrzucił. On tu chyba jedzie na tym, na scrollu, bo ziomek przesuwa itemy, czyli tak jak ja w większości. Udało się, udało się go zabić. Jaki on miał nick? Czekajcie, to był ten sam ziomek, co do niego tepnąłem, czy to był jakiś inny? Bo mi się wydawało, że ten typ, co do niego tepnąłem, to miał więcej rankingu miał. A nie wiem, nawet nie mam jego, o jest jego główka. Nie, no to był ten ziomek. Czyli można powiedzieć, że sklepaliśmy YouTubera z Dragona, no bo nie wiem od ilu z ranga YouTuber Plus. Jak to sprawdzić? Czekajcie, z info YouTube? Od ilu z ranga YouTuber Plus na Dragonie? Od 2500 subów! Uuu! Ej, to jakiś... To jakiś dobry YouTuber. No szczerze nie znałem tej osoby nigdy wcześniej, ale sobie spróbuję przejść jego kanał po odcinku. Nie no, 2500 subów to już całkiem sporo. Także spoko, no, no fajnego YouTubera się udało po prostu wyjaśnić. Dobra, generalnie ja sobie tutaj sprawdziłem, jest to ziomek z gildii PSC, z gildii Pace of Card Infinity Top 1, pisze kto chce i ty lub killa to tepa, więc co, tepamy sobie tego ziomeczka i zobaczymy, czy nas typek po prostu zaakceptuje, mam nadzieję, że tak, no i zakładam, że raczej będą to nogi, no bo w sumie jest on sam online w gildii, ale wiecie jak to jest, zazwyczaj po prostu ci gracze i tak robią nogi, którzy są nawet sami online w gildii. Dobra, ziomek mnie zaakceptował, więc jemy standardowo koksa, dobieramy się strężyk antynogi, jesteśmy w jakimś jego pokoju. Dobra, ale tu nie ma gildii. Nie, jest jedna gildia. Dobra, przez chwilę myślałem, że tutaj nie ma gildii, więc byłaby w sumie dosyć łatwa ucieczka, gdybym po prostu ginął. No, ale niestety jest tutaj gildia. W ogóle to jest jakiś Steve'ek. A, myślałem, że w tej skrzynce ma koksy, ale jednak niestety nie ma koksy. Dobra, ile on ma rankingu? 536? 5? 535 rankingu. Mam za niego w sumie plus 13, ja mam 800 rankingu, więc co? Zaraz mi pada koks.
O, dobrze! Typek zjadł przede mną koksa, czyli mam nad nim 3-4 sekundy przewagi około. Wydaje mi się, dobra, zmienia seta. Ty, bo mi też padła bania, ale on nie zmieni. Aj, założył, wiecie co chciałem zrobić. Chciałem po prostu szybko zużyć banie i go spróbować sklepać, ale, się nie udało. Chociaż padły mu buty? Okej. Dobra, czekajcie, musimy się tu widzowie skupić. Generalnie jemu padnie regenka właśnie teraz, kiedy ja mam jeszcze 3 sekundy. I co on zjadł? Zjadł koksa. Okej, typek zjadł koksa. Nie, refila zjadł, on na refila ciśnie? Pieczone, wiecie co? Dobra, padła mu bania. Bańka upadła i zmienił seta, dobra. Najważniejsze jest to, że... Baczcie to. Zobaczcie, jaką ja dużą przewagę w tym momencie zyskałem dzięki temu, że on zjadł po prostu refila, a potem koksa. Mam bardzo dużą przewagę dla nim w tym momencie, więc co, ja sobie zmieniam seta, bo już mam po prostu czerwonego. No, boję się, że typ będzie chciał uciec perłami do góry, nie? Tego się najbardziej po prostu boję, że gościu wiecie... No właśnie, o tym mówiłem. Niestety, że typ będzie rzucał perły do góry. Ale tu jest jakieś szkło? Dobra, wcykałem do niego! Idealnie! Właśnie poczekałem, aż typ się rozkopie. No i mamy go jak na widelcu. No już jest po prostu typeczek nasz. Nie ma teraz innej opcji, bylebym tutaj nie polizał. Dobra, jem refila pewnie na 10. Czy ten typ zjadł koksa? Padł mu bania? Ja! 1,5 serca. Matko boska, już myślałem, że zginę. Już myślałem, że się... Ale mam farta! Ja pierdziele! To chyba mój największy fart od niepamiętnych czasów, naprawdę. Już byłem u Pana Boga, za miedzą. Normalnie tam do góry sobie biegałem po chmurach. Ja ale fart. Dobra, tutaj ziomek z czatu o Niku, gdzie on jest? Tutaj gdzieś... O, tutaj. Jeden Wałk pisze na czacie, kto chce i TTP-a 100% legit. No, jak napisał 100% legit, to na pewno to jest po prostu legit, więc co? Tepamy do niego, no i czekamy, aż na ziomek po prostu zaakceptuje. Dobra, ziomek nas zaakceptował po jakiejś minucie, nie wiem. Minutę czekałem, aż typek mnie zaakceptuje, także nieźle. Gdzie ja jestem? Jestem, widzowie, na jakichś nogach. Co tu jest? Gdzie ja jestem? W jakimś kuboidzie jestem i w jakichś nogach. Nie wiem, gdzie ja teptałem. Chwilę się tutaj zagubiłem, zdezorientowałem. Ale dobra, lecimy z ziomkiem. On ma 700 rankingu, mam za niego plus 22. Widzę, że typ chyba się trochę poci, tak mi się wydaje. Albo się nie poci. No nie, miałem takie wrażenie, jakby on tutaj bardzo się pocił. Dobra, bo mam 4 sekundy regenki koksa. Wiecie co, najgorsze jest to, że nie wiem, ile on ma sekund regenki koksa, więc ja sobie po prostu go odpanczuję. Dobra, rzucił perłę, czyli gość jest zdesperowany. Dobra, zdesperowany jest typeczek. I nie wiem, co, czy on zjadł teraz koksa, czy co zjadł. Dobra, gościu zjadł refila, bo ma 17 AP, więc my sobie jemy również, widzowie, refilka. Najgorsze jest to, że boję się, że set mi po prostu padnie. Dobra, teraz chyba typeczek jest na koksie, tak? Ty, on chyba stręża nie ma ten gościu w ogóle. Nie, nie jest na koksie. Dlaczego ja go nie biłem? Jak głupek go w tym momencie przestałem bić, a typek... Bania upadła! I nie polizał! Bez... Zdedał. Zdedał od obsydianu. Ja pier... Co za ziomek. Co za chłop. Rzucił perłę do góry i zdedał do obsydianu. No tak to jest, jak się żuli po prostu koksa i się na refach ciśnie. No ale dobra, typa udało się wyjaśnić, także... Dobra, moi drodzy, tutaj ziomeczek o niku XDR12354 pisze sobie na czacie, kto chce freekilla TPA, więc co? No, sprawdzimy, czy ziomeczek po prostu odda tego freekilla, a jak nie odda, to ja sobie po prostu sam tego killa zabiorę. Dobra, ziomek mnie zaakceptował po naprawdę jakiejś dłuższej chwili, więc jemy koksa, dobieramy się, kupujemy stręża i gdzie jesteśmy? Jesteśmy w jakimś żuwiku. Gościu pisał, że chce freekilla. Polizał! Jakiś Alvin tutaj polizał. Alvin Andrzej, co jest grane? Ty, ja tepnę do jakiegoś XDR-a właśnie do tego typa, tu był jakiś Alvin Andrzej. Nie wiem, nie mogę z typa. Gościu chyba chciał mi po prostu pokazać, co, jeszcze pewnie jakiś kolega tego zioma, no ale niestety sobie zginął śmiercią tragiczną, więc co? Spróbujemy teraz dojechać tego XDR-a, no i byłoby... Dwa szybkie kile, no coś pięknego, coś pięknego. Dobra, czekaj, żebym ja tutaj tylko i wyłącznie nie polizał. Dobra, ziomek stoi w miejscu. Ja nie wiem póki co koksa, żeby właśnie nie stracić tej regenki przez to, że zjem właśnie jako pierwszy koksa. Czy ten typ coś je? Dobra, zjadł koksa i co on, jakieś enchanty stawia? W ogóle to jest za terenem gildii. To jest w ogóle za terenem gildii. Dobra, nieźle, nieźle, ty. Czyli tak naprawdę to jest łatwa ucieczka, bo to jest po prostu chyba na jakiejś... Ale ten ziomek nawet stręża nie ma, zobaczcie to. Ten typ chyba nawet i uciekł. Goście uciekł, czyli... co tu jest grane? O co tu chodzi, widzę? No, gości pisał, że ma freekilla. Gdzie ja jestem? Gdzie ja tu jestem? Dobra, typ ucieka? On nawet pancza nie ma. Nie, ma pancza. Co to jest jakiś gościu? To jest jakiś maciek minecraftowy. Chce się bić? O, chce się bić ten typek. Dobra, ty, czekajcie, gościu chce się bić, no to co? Lejemy go. Może uda się go killnąć. Ale ziomek, nie panczy mnie z tego łuku, tylko bij się normalnie jak facet z jajami, a nie jak tutaj między nogami inny narząd ciała. Gościu, słuchaj, no, ale no... On do mnie cały czas będzie strzał z łuku. Dobra, już ginie typeczek. Dobra, XDR się wywalił, także dwa szybkie kile. Fajna akcja. Także w porządku.